damo, proszę. Proszę poczekać. Poczekać. Poczekamy tylko, żeby niezbyt długo. Wyskoczyłem na chwilę z departamentu, a to spostrzeże się generał, gdzie egzekutor. Narzeczoną poszedł oglądać. Pokaże on mi narzeczoną. No tymczasem jeszcze raz trzeba sprawdzić inwentarz. Dom na podmurówce jest. Dwie oficyny na podmurowanym, jedna w fundamencie, druga drewniana. No, gorzej z tą drewnianą. Bryczka, sanie podwójne rzeźbione, no kto wie, może takie na szmelc tylko, baba mówi, że pierwsza klasa. Dobry, niech tak będzie. 2 tuziny srebrnych łyżek. No, naturalnie w domu muszą być srebrne łyżki, 2 alisie futra, 4 wielkie puchowe pierzyny, 2 mniejsze, 6 jedwabnych i 6 płóciennych sukienek, 2 szlafroczki, 2 pary, no mniejsza z tym, bielizna, obrusy, o tak. To już wszystko jedno, zresztą nie dawali sprawdzić, bo to teraz i dom obiecują, i powodza, jak się ożenisz, to nie tylko pierzyny i bety. W domu, proszę, proszę poczekać. Moje uszanowanie. Czy nie statusiem uroczej pani domu mam zaszczyt mówić? Absolutnie nie statusiem. A, to przepraszam. Podejrzana fizjonomia. Na pewno przyszedł w tym samym celu, co i ja. Przepraszam, a pan szanowny ma jakąś sprawę do pani domu? Sprawę? Nie, żadnej sprawy. Po prostu wstąpiłem ze spaceru. Że ze spaceru żenić się chce, chuncwot. W domu! Proszę. Proszę cię, milutka, oczyść mnie. Tyle kurzu na ulicy i wszystko znać. O, tu widzisz, zdejmij niteczkę. Tak, dziękuję. Ale zobacz, czy tam pajączek nie łazi. A z tyłu na fałdach nic nie ma? Oj, tam chyba coś jakby... Sukno angielskie. Jakie trwałe, jak się nosi. W 95 roku, kiedy eskadra nasza stała na Sycylii, kupiłem to sukno jeszcze jako podporucznik. W 801 za panowania cara Pawła Piotrowicza zostałem porucznikiem, sukno było jeszcze nowioteńkie. W 814 odbyłem podróż dookoła świata i wtedy troszkę na kantach się starło. W 815 przeszedłem w stan nieczynny, przenicowałem. 10 lat noszę przenicowany garnitur jak nowy. Dziękuję ci, duszko. Tak. A jaka, jeśli można wiedzieć, jest ta Sycylia? Pan właśnie raczył wspomnieć Sycylia. Dobra ziemia to Sycylia? Cudowna. Pejzaż. Ośmielę się zameldować bajeczny. Tu góry, tu drzewko jakieś. Oliwkowe na przykład. I wszędzie Włoszki, Włoszeczki, takie połczuszki. Tak, a czy z wykształceniem? Z pierwszorzędnym. U nas tylko hrabiny są tak wykształcone. Wyszło się, dajmy na to, na ulicę, wiadomo, lejtnant rosyjski. Tu epolety, złote galony, a te czarnulki na balkoniku. No i naturalnie, żeby się nie skompromitować, a ona tylko rączką. I wystrojone wszystko. Tu chusteczka, tu wstążeczka, jakaś sznuróweczka, taki polczuszek. A pozwoli pan, że zadam jeszcze jedno pytanie. Po jakim mówi ludność miejscowa na tej Sycylii? Po francusku, naturalnie, to wszyscy po francusku. I wszystkie absolutnie panienki po francusku? Absolutnie mówią? Wszyscy. Absolutnie wszyscy. Byliśmy tam 34 dni i przez cały czas nie usłyszałem ani jednego rosyjskiego słowa. Ani jednego słowa. O! Ani jednego słowa. Weźmy nawet tamtejszego prostego chłopa. Niech pan spróbuje powiedzieć mu, daj bracie chleba. Nie zrozumie. A niech pan to samo wyrazi po francusku i powie, dateci del pane, Albo portatywino, zrozumie, pobiegnie, co trzeba przynieść. Ciekawa, jak widać, musi być ta Sycylia. A pan szanowny powiedział, przepraszam, chłop. A jaki on jest, ten chłop? Czy taki sam jak nasz? Czy szerokie bary i ziemię, orze? Czy może inny? Nie potrafię panu odpowiedzieć, bo nie zauważyłem, czy orze, czy nie. Prawie wszędzie tam woda. Wszędzie gondole. No i rzecz naturalna, w każdej gondoli siedzi taka łoszeczka. Wystrojona, tu chusteczka, tu wstążeczka, jakaś sznuróweczka, jakieś damskie świecidełka, taki kąsek znakomity, taki połczuczek. Ach, lubię porozmawiać z człowiekiem, co na szerokim świecie bywał. A przepraszam, uprzejmie, szanownego pana, z kim mam zaszczyt? Porucznik na emeryturze Żewaki. Niech im nie wolno będzie spytać, z kim mam szczęście prowadzić rozmowę. Na stanowisku egzekutora Iwan Pawłowicz Jajecznica. Tak jest. Ja też przedtem zakąsiłem. Śledzik z chlebem jadłem. Mam wrażenie, że pan mnie źle zrozumiał. Jajecznica to moje nazwisko. Przepraszam. Nie dosłyszę nieco. Myślałem, że pan jadł jajecznicę. Chciałem nawet prosić generała, żeby mi pozwolił zmienić nazwisko Jajecznica na Jajecznicyn. No, ale mi ludzie odradzili. Mówią, że to będzie podobne do sobaczy syn. Tak, to się zdarza. Tak. W domu! Proszę.